czwartek 14 grudnia przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie brzozowskich szkół średnich wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu przybliżającym rangę i znaczenie kolegiaty brzozowskiej na tle zabytków architektury sakralnej w Polsce. Prelekcję w Brzozowskim Domu Kultury wygłosił zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie Mariusz Czuba. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że kolegiata brzozowska stanowi ważny element rozwoju sztuki barokowej. Należy też do pereł budownictwa sakralnego. Gdy patrzymy z punktu widzenia historii sztuki, jest to bardzo wartościowy, cenny zabytek architektury baroku. I to baroku przynajmniej w dwóch jego fazach rozwojowych, wczesnego baroku, ponieważ pierwsza świątynia murowana powstaje pod koniec XVII wieku i ta świątynia w XVIII wieku dwukrotnie zostaje rozbudowana do obecnej postaci. A więc na pewno jest to ważne ogniwo w rozwoju architektury barokowej. Na pewno w regionie, ale myślę, że też w całej Polsce. Natomiast jest to też ważny obiekt z punktu widzenia historii. Tutaj wokół kościoła działo się bardzo wiele. Mieliśmy wybitne postaci związane z jego historią, zarówno postaci fundatorów, biskupów, architektów, ale także osoby, które związane były z tą świątynią, czasami przez przypadek. Natomiast bardzo ważną od początku rolę odgrywał w życiu diecezji przemyskiej. Jako kościół biskupi, przy rezydencji biskupiej, bo od XV wieku Brzozów związany jest z biskupim dworem. W XVII wieku, właściwie w 18 wieku, 1724 zostaje ustanowiona kolegiata. A kolegiata to jest kościół współkatedralny, praktycznie równy świątyni katedralnej. Przy kościele katedralnym istniało kolegium kanoników, a więc księży doradzających biskupowi, współpracującymi z nim na co dzień. I dlatego też świątynia otrzymała taką postać architektoniczną. Ta postać odzwierciedlała jego rangę w hierarchii, w strukturze diecezji. A czym ta kolegiata powinna być dla Brzozowian, też innych mieszkańców, turystów, którzy przyjeżdżają tutaj? No na pewno dla Brzozowa jest to pewien punkt odniesienia, bo jest to dominanta pod każdym względem i taka dominanta krajobrazowa do dzisiaj dominuje nad zabudową. Jest to najwyższy, najbardziej monumentalny obiekt, położony zresztą w charakterystycznym miejscu, ale myślę, że jest to taki punkt odniesienia, bo gdybyśmy szukali takiego elementu architektonicznego, który ilustruje Brzozów, no to jest to najbardziej charakterystyczny obiekt pod każdym względem. No jest to obiekt, który też stanowi takie centrum duchowości lokalnej, bo przecież przy tym kościele wszystko się dzieje. Wszystkie ważniejsze uroczystości, wszystkie ważniejsze momenty związane z wszystkimi pokoleniami. A prywatnie, jeżeli można tak zapytać, a pana czym urzeka kolegiata brzozowska? No ja jestem, można powiedzieć, związany z ziemią brzozowską. Mieszkałem przez wiele, wiele lat w sąsiadującym praktycznie bliznem. I dla mieszkańców regionu, myślę, że szerzej niż powiatu, Brzozów był stolicą, swoistym centrum, gdzie różne losy się krzyżowały. Tutaj chodziło się przecież do szkoły. Brzozów był zawsze tym punktem odniesienia, takim dla tej lokalnej świadomości, a więc na pewno dla mnie jest też bardzo ważnym miejscem we własnych wspomnieniach i takim najbardziej charakterystycznym elementem tego krajobrazu. Spotkanie zorganizowano w ramach przygotowań do uroczystości liturgicznych związanych z podniesieniem kolegiaty brzozowskiej do godności Bazyliki Mniejszej. No przede wszystkim kościół musi posiadać wyjątkową rangę w kościele lokalnym. I o tym już mówiłem, no, ta świątynia od XV przynajmniej wieku, czy Brzozów i kościoły brzozowskie, ten poprzedni i obecny, były zawsze bardzo ważne, jeżeli chodzi o życie diecezji. Sam fakt, że mamy ustanowioną w XVIII wieku kolegiatę, już podnosił tą świątynię w randze. Tytuł bazyliki nadaje się kościołom, które posiadają szczególną rolę w życiu kościoła lokalnego. Stanowią też taki łącznik pomiędzy kościołem lokalnym a kościołem powszechnym, czyli Ojcem Świętym. I kolegiata brzozowska przez sam fakt ustanowienia kolegiaty już właściwie była, można powiedzieć, kwalifikowalna, czyli ten tytuł mógł być przyznany. No musiały być spełnione pewne warunki związane z substancją budowlaną. Trzeba było wykonać odpowiedni ołtarz. Prace konserwatorskie, które były realizowane przez ostatnie wiele, wiele lat, dziesięcioleci wręcz, były już też takim elementem przygotowującym tą świątynię. A więc te warunki duchowe, które wynikają z rangi świątyni w życiu kościoła lokalnego, ale także te warunki czysto materialne musiały być spełnione. No dzisiaj z perspektywy diecezji przemyskiej jest to jeden z najważniejszych kościołów, zarówno pod względem rangi, jak i też znaczenia artystycznego.
Uroczyste nadanie godności Bazyliki Mniejszej oraz odczytanie papieskiego dekretu planowane jest na jesień przyszłego roku. Kolegiata pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego będzie drugą świątynią w dekanacie brzozowskim oprócz Starowiejskiej Bazyliki, która otrzyma takie wyróżnienie, i siódmą w diecezji przemyskiej. To bardzo ważne wydarzenie w życiu samej parafii, jak i całej gminy.